W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o produktach spożywczych, które w sklepie należy omijać szerokim łukiem i do kosza podczas zakupów trafić nie powinny. Dziś podam listę najgorszych produktów, które można kupić w sklepie. A chodzi dokładnie o żywność wysoko przetworzoną. Żywność ta jest głównym winowajcą rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. O którą dokładnie chodzi i co kryje się pod tą nazwą? To głównie gotowe produkty, takie jak paczkowane wędliny z zawartością konserwantów, żywność z zawartością sztucznych wypełniaczy, ciasta, ciastka, żywność z zawartością barwników, czy też, uwaga, białe pieczywo. Są to również fast foody, kolejno dziecięcy poranny przysmak, czyli mocno słodzone płatki zbożowe lub też kukurydziane, o niskiej zawartości błonnika i śladowych ilościach minerałów czy też witamin. Odcinek ten obejmuje jeszcze kilka innych przykładów żywności, która nam bardzo szkodzi. Dzisiaj rozpoczniemy od fast foodów i białego pieczywa, które mimo że nie jest fatalnym wyborem, to należy go unikać, gdyż jemy go zbyt wiele, w szczególności w sytuacji, gdy możemy wybrać znacznie zdrowsze produkty pełnoziarniste. Główną składową w tego typu produktach jest rafinowana mąka, która charakteryzuje się znikomą ilością wartości odżywczych. Oczywistym minusem produktów na bazie mąki jest również niska zawartość błonnika. W procesie rafinacji, czyli bielenia takiej mąki, dochodzi do dużych strat składników odżywczych. Jak podaje jedno z badań, to strata nawet do 75% błonnika pokarmowego. A o jakich konkretnie wartościach mowa? Otóż pełnoziarnista mąka w 100 gramach zawiera mniej więcej 10,6 g błonnika, podczas gdy klasyczna biała mąka posiada go około 4 razy mniej, bo w granicach 3 g błonnika. Dlaczego zatem biała mąka tak często gości w naszych domach? Wszystko za sprawą jej uniwersalności. Nadaje się niemal do każdej mącznej potrawy, począwszy od makaronu, poprzez pierogi, racuchy, ciasto drożdżowe, ciasto do pizzy oraz cały wachlarz ciast, ciasteczek i innych cukierniczych wypieków. Stojąc zatem przed dylematem w trakcie zakupów, którą mąkę wybrać, warto pamiętać, że niska zawartość błonnika w diecie, a tak właśnie jest w przypadku białej mąki, zwiększa ryzyko pojawienia się cukrzycy typu drugiego. Zatem mąka pełnoziarnista jest bez wątpienia lepszym wyborem. Jednak rozróżnimy tutaj dwa bardzo ważne pojęcia. Zjedzenie produktu na bazie białej mąki w niewielkiej ilości raz na jakiś czas absolutnie nie będzie dla naszego organizmu problemem. Problem pojawia się wtedy, kiedy produkty na bazie białej mąki są podstawą naszej diety. Białe pieczywo, będące bazą diety wielu Polaków, połączone z pustymi kaloriami w postaci np. słodzonej cukrem herbaty, to jeden z ważniejszych czynników problemów zdrowotnych w postaci chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy miażdżyca. Kolejna grupa, o której należy wspomnieć, to pseudosoki. Chodzi tutaj przede wszystkim o te soki, które sokami nie są, a jedynie je pozorują. Jak wobec tego je rozpoznać? Po pierwsze, prawdziwe soki nie mają dodatku cukru ani substancji słodzących. Po drugie, nie mają barwników i konserwantów w swoim składzie. Oprócz tego prawdziwy sok nie jest produkowany w wyniku rozcieńczenia czegoś z wodą, bo wtedy powstaje nektar. W tak zwanych udawanych sokach znajdziemy, jak łatwo się domyśleć, cukier, barwniki i bardzo często konserwanty, czyli całą gamę dodatków niewystępujących w roślinach, z których powstały. Pamiętajmy, nadmierne spożycie cukru bez wartości odżywczych pokarmów, w których są zawarte, może prowadzić do nadwagi, insulinooporności, a kolejno cukrzycy. Poza tym w trakcie nadmiernego spożywania cukrów w formie chociażby dosładzanych soków w wątrobie wzmaga się produkcja nowych kwasów tłuszczowych. Napoje owocowe udające soki nie są w stanie zapewnić długiego uczucia sytości, gwarantują szybki przyrost energii i ekspresowe jej wypalenie. W związku z tym przekroczenie np. dziennego bilansu energetycznego nie stanowi żadnego problemu. W dzisiejszym zestawieniu pojawią się również gotowe słodzone płatki śniadaniowe. Słodkie płatki na śniadanie to jeden z gorszych produktów, jakie można zaproponować sobie albo w szczególności swojemu dziecku. Większość dostępnych zbóż w tego typu produktach zajmuje pierwsze miejsce, ale od końca, jeśli chodzi o zawartość błonnika. W dosładzanych komercyjnych płatkach znajdziemy mało błonnika i ponownie dużo cukru. Często występuje on tam na przykład w postaci syropu glukozowo-fruktozowego,
który ma za zadanie oszukiwać nasze kubki smakowe, niekoniecznie dbając o uczucie sytości czy stan naszych zębów. Żeby nie być gołosłownym, komercyjne płatki doczekały się nawet badań, które sprawdzały ich faktyczny skład ilościowy, a kolejno jakościowy. Naukowcy nie mieli wątpliwości co do składu większości z nich. Podsumowując, w badaniach uznano je jako niezdrowe, o ile nieszkodliwe. Których składników zatem było w nich za dużo? Przed szereg wysuwa się ponownie cukier, sód oraz nasycone kwasy tłuszczowe. Wniosek w przypadku większości płatków jest taki, że posiadają one jeden z gorszych profili odżywczych. Złudzeń nie pozostawiają również liczne badania, w których możemy przeczytać m.in. następujące sentencje. Znaczna większość, bo aż 3/4 płatków śniadaniowych, zawiera za mało błonnika i białka, obfitują natomiast w cukier i sód. Przejdźmy teraz do innej grupy produktów, czyli do gotowych mięsnych dań odsmażanych na głębokim tłuszczu. W supermarketach dostępnych jest wiele produktów, które jest łatwo i szybko odgrzać czy też odsmażyć w naszej kuchni. Efektem smażenia, podczas którego używamy tłuszczu, jest kumulowanie się tłuszczu z patelni i przetworzonego mięsa w produkcie, który smażysz. Ci z Państwa, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że nie jestem zwolennikiem produktów smażonych. Oczywiście można zmniejszyć negatywny wpływ smażenia na nasze zdrowie, wybierając odpowiedni olej do tego celu, ale jest to temat rzeka na kolejny odcinek. Nieumiejętne smażenie przede wszystkim zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, których lista jest długa i domyślam się, że także jest Państwu znana. To m.in. nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca, cukrzyca czy też zespół metaboliczny. To nie jest tylko moja opinia, ale to także twarde wnioski płynące z wielu badań i potwierdzonych danych na temat smażonych potraw. Dlaczego zatem nie warto smażyć lub warto smażyć zdecydowanie rzadziej? Ponieważ w trakcie tego procesu jedzenie, mówiąc kolokwialnie, nasiąka tłuszczem, na którym smażymy. Zatem proces obróbki cieplnej na patelni prowadzi do wzrostu zawartości tłuszczu w posiłkach. Naukowcy sprawdzili, ile tłuszczu przenika do smażonego kawałka schabu. Wyniki były następujące. Mięso smażono na oleju słonecznikowym w trzech temperaturach: 160, 170 i 180 stopni Celsjusza. Zauważmy, że w tych trzech przypadkach temperatura różniła się jedynie o 10 stopni Celsjusza. Jakie były wyniki tego badania? Zawartość tłuszczu w świeżym mięsie wynosiła początkowo 5,6%. Wzrosła kolejno do 7,3%, kolejno 7,8% i w końcu do 12% przy najwyższej temperaturze. Dowodzi to zależności, że wraz ze wzrostem temperatury smażenia wzrasta też zawartość tłuszczu w mięsie, które smażymy. Przejdźmy dalej. Wśród szkodliwej żywności nie może zabraknąć produktów wysokosolonych. Nadmierne spożycie soli nie służy układowi krążenia i właściwemu ciśnieniu krwi. Jednak pamiętajmy, nie chodzi o jej całkowite wykluczenie z diety. Problemem jest jej nadmiar. Istnieje na przykład zależność między spożyciem nadmiaru soli i ryzykiem zachorowania na raka żołądka, choć trzeba przyznać, że jest to rzadki nowotwór. Ale powtarzam raz jeszcze, soli można używać, ale nie powinno się z nią przesadzać. Bardzo istotne informacje, które zobrazują Państwu, gdzie jest miejsce soli w naszej kuchni, odnajdziemy w badaniu naukowym z 2014 roku, w którym naukowcy doszli do wniosku, że spożywanie solonego mięsa ma wpływ na częstość występowania nowotworów żołądka. Dlaczego zmniejszenie ilości soli z produktów z jej dużą zawartością, i to jest właśnie słowo klucz, to sposób na ograniczenie ryzyka rozwoju raka żołądka? Dlaczego zatem dodatek soli do przetworzonego mięsa szkodzi? Ponieważ jest to specjalna sól, a procedura ta sprzyja powstawaniu w mięsie tzw. związków nitrozowych o potencjale rakotwórczym. Choć warto podkreślić, że sól sama w sobie nie jest czynnikiem rakotwórczym i to jest właśnie przykład nieumiejętnego używania soli. W dzisiejszym zestawieniu pojawi się również mięso przetworzone, które jest składnikiem różnych fast foodów, poza tym na przykład mięsa na pizzy, konserw czy też wędlin. Trudno w zestawieniu pominąć również gotowe do usmażenia nuggetsy czy też inne części kurczaka przypominające udko czy też na przykład skrzydełko, które oblane są panierką tłuszczowo-mączno-barwnikową. Skoro o nuggetsach mowa, w produkcie tym znajdziemy podobno białego kurczaka bez kości i kolejno wodę, skrobię modyfikowaną i sól. Ale to jeszcze nie koniec.
Z kolei w hamburgerze pewnej firmy, której nazwy niestety nie wypowiem, znajdziemy dwutlenek siarki, który stosowany jest jako konserwant w tanich winach. Co jeszcze zaliczamy do przetworzonego mięsa? Są to kiełbasy, kolejno parówki, choć te trzeba przyznać ostatnio nieco się poprawiły, jeśli o jakości mowa, kolejno salami, peklowane szynki, boczki, mięso konserwowane w solance, wędliny wędzone, konserwy mięsne i wcześniej wymienione produkty kurczakopodobne. Oczywiście lista ta jest znacznie dłuższa. No dobrze, wiemy czym jest mięso przetworzone. Powiedzmy zatem, co na temat mięsa przetworzonego w naszej diecie mówi nauka. Niestety regularne spożywanie przetworzonego mięsa zostało sklasyfikowane jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. Jego konsumpcja łączona jest ze zwiększonym ryzykiem pojawienia się raka jelita grubego. Ale tutaj bardzo ważna uwaga. Temat czerwonego mięsa i przetworzonego czerwonego mięsa jest tak ważny, że należy go omówić osobno i tym zajmę się w jednym ze swoich kolejnych odcinków. Istnieje tutaj bowiem wiele kontrowersji i półprawd, ale uwaga, od 2021 roku wiemy już na czym stoimy. To będzie bardzo ważny film. Myślę, że już niebawem pojawi się na kanale, dlatego już dzisiaj zapraszam. Kontynuując temat. Przetworzone mięso poddane konserwacji wprowadza do organizmu substancje o charakterze prekursorów związków rakotwórczych, mogących przekształcić się do szkodliwych substancji o nazwie nitrozoaminy. Poza tym w mięsie pojawiają się również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które na przykład tworzą się podczas grillowania. Związki te mogą powodować dysfunkcję naczyń krwionośnych i inicjować tworzenie się blaszki miażdżycowej. Dodatkowo ograniczają wrażliwość na insulinę, zatem zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego. Konserwanty zawarte w mięsach przetworzonych mogą również negatywnie wpływać na zdrowie naszych dzieci. W badaniu obserwacyjnym te produkty spożywcze powiązane były z występowaniem cukrzycy typu pierwszego, czyli cukrzycy charakterystycznej dla dzieci. W badaniu możemy również przeczytać, że każda porcja przetworzonego mięsa wiąże się z wyższym ryzykiem o 42% zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego i o 19% większym ryzykiem rozwoju cukrzycy. Ale jest to temat rzeka, więc poświęcę mu jeden cały odcinek. Na koniec opowiem o gotowych ciastach, ciastkach i ciasteczkach. Co zawierają w sobie ciastka ze sklepu? Te smakołyki zawierają w swoim składzie oczywiście dużą ilość cukru, podobnie jak płatki śniadaniowe czy też udawane soki, poza tym tłuszcze trans, a także masę spulchniaczy, które nadają im miękkości i kruchości. Prócz cukru może zawierać jeszcze syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. A jak może skończyć się spożywanie tego składnika dla organizmu w produkcie, w którym naturalnie nie występuje? Przede wszystkim ucierpieć może nasza wątroba, która może ulegać stłuszczeniu, a to pierwszy krok do kolejnych problemów zdrowotnych. I tutaj bardzo ważna uwaga. Zwróćmy uwagę, że fruktoza z owoców, o czym mówiłem w jednym ze swoich wcześniejszych filmów, nie wywiera negatywnego wpływu na pracę wątroby czy też pojawienie się insulinooporności, ponieważ w produktach, w których występuje naturalnie, czyli na przykład w owocach, fruktoza występuje w otoczeniu polifenoli, które równoważą i balansują wpływ fruktozy na nasze zdrowie. Natomiast syrop glukozowo-fruktozowy czy też syrop kukurydziany, w którym znajdziemy fruktozę, zawiera w sobie tylko ten jeden cukier, natomiast pozbawiony jest polifenoli, które występują w owocach. I to właśnie dlatego czysta fruktoza bez obecności polifenoli może powodować takie objawy w organizmie. Jeśli o ciastkach mowa, uwielbiam zawsze przedstawiać pewien paradoks z nimi związany. Otóż nawet mały kawałek ciasta jest z jednej strony mało szkodliwy, a z drugiej bardzo niebezpieczny. Dlaczego? Ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo, że na jednym kawałku ciasta się skończy. Do głosu podczas ich spożywania dochodzi bowiem układ nagrody w naszym mózgu, któremu mało kto potrafi się oprzeć. Szczególnie, gdy dochodzi do uczucia głodu na określony składnik, o czym doskonale wiedzą palacze papierosów. Osoby przyzwyczajone do regularnego jedzenia słodyczy, które codziennie muszą zjeść coś słodkiego, poddają się temu głodowi w nie mniej uległy sposób niż osoby uzależnione od różnych podejrzanych substancji. Cukry proste spożywane w śmieciowej diecie bez wartości odżywczych uzależniają. Dlaczego? Ponieważ organizm traci prawidłową kontrolę nad ośrodkiem głodu i sytości.
gdyż wraz z kaloriami, które cukier w sobie niesie, nie ma kompletnie żadnych wartości odżywczych. Jak zatem reaguje organizm? Organizm chce więcej, potrzebuje bowiem budulca, a ty ponownie dostarczasz cukier i tak zamyka się błędne koło otyłości. Może trudno w to wierzyć, ale uzależnienie od pustych kalorii, które niesie czysty cukier, jest opisywane jako silniejsze niż to, które powoduje nikotyna. Zatem możemy spodziewać się szybkiego powrotu uczucia głodu. Co ważne, w ciastkach czy też ciasteczkach, a nawet ciastach komercyjnych, próżno jest szukać błonnika. Większość z nich zawiera bieloną, niskobłonnikową mąkę o bardzo niskiej jego zawartości. Myślę, że ci z Państwa, którzy oglądają mój kanał regularnie, nie trzeba przekonywać do tego, jak wiele korzyści dla naszego zdrowia niesie dieta bogata w błonnik. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.